Szanowni Państwo, jako wiceprezydent Opola w latach 2014-15 nadzorowałem spółkę, która miała w istocie i ma do dnia dzisiejszego budować mieszkania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Opola, dla tych, którzy mają problemy z kredytem, dla młodych małżeństw, które potrzebują swojego M3, M4, M5. Te inwestycje, które dzisiaj są realizowane, między innymi inwestycja zrealizowana Oleska 33-35, to była inwestycja, którą sam planowałem. W tej inwestycji mamy informację od wczoraj, pan prezydent Opola nabył dwie nieruchomości, będzie niedługo właścicielem. Ja się strącę, panie pośle, właścicielem. Paweł Tanajno z tej strony, strajk przedsiębiorców. Jeżeli pan ja panu, jeżeli, Opola jeżeli mogę. Że proszę, kupił te mieszkania, ale półtora czy, roku ja rozumiem, temu, że jest pan. Jeżeli, by było, jeżeli AFE mogę, jeżeli mogę. 200 milionów Funduszu Sprawiedliwości, szanowni, pana pryncypała. To jest moja konferencja, czy może pan nie przerywa? To jest dla obywateli, obywatele słuchają. To za chwileczkę panu dostanę. Pana pryncypała. 70 milionów wybory kopertowe, 100 milionów respiratorów. Jak pan jako poseł wyjaśnił te afery, bo tutaj pan się zajmuje jakimiś groszami. Ja nie bronię pana prezydenta, nie interesuje mnie ta sprawa, raczej Polacy dzisiaj cierpią z powodu bardzo wysokich stóp procentowych. Pan opowiada jakieś drobnostki. Co z tymi milionami, jak pan wyjaśnił te afery, pana pryncypała? Jak Ziobro się rozliczył z 200 milionów? W związku z tym, szanowni państwo, że jesteśmy mieszkańcami, mieszkańcami miasta Opola i jesteśmy zainteresowani, w jaki sposób władza publiczna dzieli mieszkania. Więc proszę na chwilę odejść, proszę na chwileczkę odejść i mi nie przeszkadzać. Szanowni państwo, to jest tak, że jeżeli pojawiają się... że 200 milionów to nie jest żadna afera, dwa mieszkania to jest wielka afera. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak się czuje ojciec Patryka Jakiego w zarządzie spółki miejskiej? Szanowni państwo, w związku z tym dzisiaj rozpoczynam kontrolę poselską, która ma w istocie wyjaśnić aferę Arkadiusza Wiśniewskiego. Na czym ta afera, na czym ta afera polega? Sprawy? Otóż, szanowni państwo, kiedy planowałem instytucję dotyczącą mieszkań komunalnych i... Cieszymy się z tego. Jest jedna, to jest zasada, bardzo pozytywne. Jest jedna zasada, zasada kultura. Jest taka, proszę pana, ja panu nie przeszkadzam. Pana, jeżeli pan chce swoją taka, konferencję... Że trzeba wam przeszkadzać, proszę, ponieważ ja rozumiem, zdominowaliście ja rozumiem, świat że... medialny i głos prawdziwych ja rozumiem, obywateli nie może ja rozumiem, się że pan chce pan, ukryć pan, afery Arkadiusza Wiśniewskiego pan tutaj i tym, że prezydent... Z jakimiś dwoma mieszkaniami, pana, a 200 akurat, milionów funduszu... To jest akurat rzecz, która bardzo interesuje mieszkańców Opola. Być może pana stać na to, na mieszkania komunalne. Jest pan ładnie uczesany, jest pan ładnie ubrany. 200 milionami, które zmarnowaliście? Ja, proszę pana, w przeciwieństwie do szef pana, pomagałem mieszkańców Izby Kontroli mieszkańców się interesuje Opola, waszym postępowaniem, którzy są zainteresowani tym, żeby mieć, kontrolować. Mieszkanie. Właśnie w sytuacji, kiedy no to jest wysoka inflacja, to ile, kiedy ile mamy do czynienia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pan, czy może pan po prostu posłuchać? Mieliście wybudować mieszkania może pan dla młodych. Właśnie budowaliśmy mieszkania. W tej spółce planowałem mieszkanie, a nie planowałem, proszę pana, mieszkania ja dla władzy. O projekcie nie rządowym. Planowałem dla wiceprezydentów, prezydentów, polityków. Sytuacja, w której to mieszkanie... 200 milionów dla kogo poszło? Dla obywateli proszę czy pana, dla władzy? Proszę mi nie przeszkadzać. A 70 proszę milionów mi nie przeszkadzać. To jest moja konferencja. Za 70 milionów to w Opolu można by kupić... Proszę mi nie przeszkadzać. Policzmy, chyba z 1000 metrów kwadratowych, tak? Proszę mi nie przeszkadzać. Więc ile tych mieszkań zmarnowaliście jako rozumiem, władza? Że jest pan przybudówką Platformy Ty Obywatelskiej pan, i chciałby nie, ja pan w tej chwili uważam, robić że pan prezydent awanturę. Powinien odpowiedzieć za to, więc, co ma odpowiadać. Więc proszę najpierw ale nie dajmy co... obywatelom Opola oszukać się, że tu jakieś dwa mieszkania... To jest ważniejszy problem niż problem, który wy wygenerowaliście. Dobra. Bo dzisiaj tysiące kredytobiorców państwo, w Opolu musi zapłacić kilkaset złotych więcej, a pan mydli oczy jakimiś dwoma mieszkaniami. Mamy więc informację następującą, że Arkadiusz Wiśniewski, który ujawnił informację, że o Polskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ma dwa mieszkania, ta informacja została ujawniona. Ujawniona, ponieważ opinia publiczna, szczególnie Nowa Trybuna Opolska w swoim... Można wybudować 1000 m2 dla mieszkańców w Opola za pieniądze, które zmarnowali. Może co pan, pan ma do powiedzenia pan, w tym temacie? Może to mogę odpowiedzieć? Tak, proszę, więc w proszę tym temacie. Więc szanowni państwo, została ujawniona informacja, że prezydent Arkadiusz Wiśniewski ma dwa mieszkania w OTBS. Chciałbym dzisiaj ujawnić informację, która była dotycząca planowania tej inwestycji natomiast na ulicy Oleskiej 33-35. Jeżeli tym? Chodzi o tą inwestycję, ta inwestycja była realizowana w programie razem z panem prezesem Dżihadem Rezekiem, z którym współpracowałem jako czyli wiceprezydent. Wojna, PO PiS, cały czas wojna. Problemy obywateli się nie liczą, tylko proszę pana, to są problemy obywateli.
problem. Nie, to są wasze problemy. To jest wojna o stołki. To jest problem. Problem obywateli dzisiaj Opola. To są wyższe raty. Nie, właśnie, problemem czekają na mieszkania, które ma władza. To jest 200 milionów, które zmarnowaliście. Pan nie jest mieszkańcem. 70 pan nie jest na wybory mieszkańcem. Kopertowe, 100 pan nie jest mieszkańcem. Na... Nie wiem, kto panu zapłacił, że pan tutaj przyszedł. Nie, akurat nie byłem przejazdem przed Opolem. Nie wiem, kto panu zapłacił. I wspaniali dziennikarze z TVP bodajże wysłali mi SMS-a, że pan będzie robił dzisiaj konferencję. Więc proszę posłuchać. Więc poczułem się, że mógłbyśmy świetnie porozmawiać w obiektywie. Ale cały czas pan przekrzykuje. Czy mogę, tak, czy mogę kontynuować? Staram się, żeby pan nie, więc nie oszukał ludzi opowiadając ja w przeciwieństwie do pana nie jestem przybudówką Platformy, która chce zakrywać... Pan jest przybudówką PiSu, zdaje się. Proszę pana, jestem dumny, że jest Zjednoczonej Prawicy. Szanowni państwo, nie, w związku pana, z tym dzisiaj ujawniam informację następującą. Tego, że udało się kiedy ulica Oleska 33-35 była planowana jako inwestycja, była to inwestycja planowana w ramach programu dochodzenia do własności. Dzisiaj ujawniam najważniejszą informację. Otóż, szanowni państwo, ten program, który został zrealizowany w ramach pierwszej inwestycji 2013-2014 na ulicy Krzemienieckiej. Była to inwestycja, która została zaplanowana, że ma 15 lat dochodzenia do własności. 15 lat dochodzenia do własności. I sytuacja przy ulicy Oleskiej 33-35, która była realizowana za czasów pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, skróciła ten czas 5 lat. Setki milionów złotych zmarnowane przez ministra Ziobro na Fundusz Sprawiedliwości. Setki milionów złotych zmarnowane przez rząd, szanowni który państwo, tworzy ja ten pana, człowiek pana... na najróżniejsze, niesprawdzone rzeczy, typu 100 milionów na respiratory. W związku z tym, szanowni państwo, chciałem dzisiaj ujawnić informację, że prezydent Arkadiusz Wiśniewski w taki sposób skonstruował kryteria zakupu mieszkań przy ulicy Oleskiej 30-35, tak żeby w ciągu 5 lat, a więc dla pana być może to nie jest, proszę pana, jest pan ładnie ubrany, ma pan bardzo markowe okulary. Ludzi, nie wiem, kto panu zapłacił. Na pewno pan chce zakrzyczeć afery. Chce pan zakrzyczeć afery partii. Nie żyje na kosz podatników. Kto panu płaci? Kto panu płaci? Sam sobie płacę. Sam ciężko pracuję, a ty żyjesz za moje pieniądze. Młodzi ludzie czekają na mieszkania. Ja ciebie oczą, młodzi ludzie czekają na mieszkania. Polacy, a ty przychodzisz tutaj, awanturuje się i chcesz, żeby afery Arkadiusza Wiśniewskiego nie zostały. Arkadiusz Wiśniewski w porównaniu do waszych afer i 200 milionów to są prysz. Słuchaj. Szanowni państwo, nie jesteśmy na płacimy, tym. Więc szanowni my państwo, w związku z tym dzisiaj mamy informację na następującą. Program dochodzenia do własności, który był realizowany w latach 2013 przez 2014, a więc pierwsza inwestycja, która była realizowana w ramach OTB, była inwestycją, która była realizowana z dwoma wymaganiami, których dzisiaj przy Oleskiej 33-35 nie ma. Pierwsze wymaganie było następujące, że z 15 lat skrócono okres dochodzenia do własności do 5 lat, a drugi warunek, najważniejszy, szanowni państwo, że tylko i wyłącznie jeden obywatel, jeden mieszkaniec Opola mógł nabyć jedno mieszkanie. A w związku z tym, że na ulicy Krzemienieckiej nie można było nabyć więcej niż jednego mieszkania, to kryterium nie wystąpiło w przypadku ulicy Oleskiej. Co to oznacza, szanowni państwo? Oznacza to, szanowni państwo, to... Zamiast się kłócić o dwa mieszkania, trzeba było nie zmarnować... Szanowni państwo, mamy do czynienia... I w Opolu wybudować 30 więcej mieszkań. Nie z mieszkańcem Opola, tylko z jakimś awanturnikiem Platformy Obywatelskiej, który chce zakryć aferę Arkadiusza Wiśniewskiego. Pan chce zakryć aferę, na które ja ciężko pracuję. Bo zaraz pana pozwę. Jakie pieniądze zamarnowałem? No, twoja jakie ekipa. Od kiedy jesteśmy na to? Jaka moja ekipa? Odkąd chcę. Jakie płacę ci za utrzymanie. 6 miliardów złotych od Gazpromu wywalczyłem. A jakie pan ma doświadczenie oprócz tego, że kupuje pan markowe okulary i pan przeszkadza? Dzisiaj słuchają nas mieszkańcy Opola, którzy czekają na mieszkanie. Bardzo dobrze. I widzą awanturnika, który chce ukryć aferę Arkadiusza Wiśniewskiego. Szanowni państwo, podsumowując. Wchodzę w tej chwili na kontrolę, szanowni państwo, po to, aby ujawnić regulamin przyznawania mieszkań przy ulicy Oleskiej 30-35. Nie ma żadnej wątpliwości, że Arkadiusz Wiśniewski tak zaplanował przyznawanie tych mieszkań, żeby w czasie jego kadencji stać się właścicielem tych mieszkań. Niewyobrażalny skandal. Z 15 do
5 lat została skrócona karencja, w której można zostać właścicielem mieszkania. Drugi warunek, który wypadł, jeżeli chodzi o ulicę Krzemieniecką, 70, która została zrealizowana w ramach tego programu, była następująca. W regulaminie na ulicę Krzemieniecką była sytuacja taka, że może jeden obywatel posiadać tylko jedno mieszkanie. Szanowni Państwo, zachęcam w takim razie, Szanowni Państwo, ten awanturnik z Platformy Obywatelskiej, który oczywiście wspiera Donalda Tuska, który tutaj przyjechał i przeszkadza, dzisiaj nie pozwolimy. Nie pozwolimy tym awanturnikom z Platformy Obywatelskiej, tym totalnej opozycji ukryć afery Platformy Obywatelskiej i Arkadiusza Wiszewskiego. Zapraszam serdecznie Państwa na kontrolę. To jest bardzo ważna, decydująca sprawa, żeby w kolejnych wyborach ani na PiS, ani na Platformę, bo nie możemy ciągle wybierać tych, kto kradł mniej. Oni się nie ścigają, kto w ogóle nie kradł, tylko kto kradł mniej. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie dzisiaj na kontrolę poselską. Dzisiaj mówią o prezydencie, a wcześniej 200 milionów poszło na zapraszam nic, na kontrolę poselską do spółki. Na nic. Tak więc gratuluję, awanturnikom z Platformy Obywatelskiej mówimy nie, tak, wyjaśniamy nie, aferę Arkadiuszowi Wszystkiego.